Cześć, witam Was w kolejnym filmie z serii, w której opowiadam Wam co nieco o firmach zajmujących się produkcją sprzętu w branży pożarniczej. W dzisiejszym filmie firma Szczęśniak. Dowiecie się, jakie samochody produkują, do jakich krajów eksportowane są te samochody oraz od czego pan Zbigniew Szczęśniak rozpoczyna swoją działalność. Przypominam koniecznie o pozostawieniu łapki w górę, aby film dotarł do szerszego grona odbiorców, a nowych widzów na kanale witam serdecznie i zachęcam do pozostawienia subskrypcji, by żadne nowe filmy Was nie ominęły. Zapraszam Was także na Instagrama i fanpage'a, linki jak zwykle w opisie filmu. No a ja po tym dłuższym, zresztą jak zawsze wstępie, zapraszam Was już do oglądania. Firma została założona przez pana Zbigniewa Szczęśniaka w 1992 roku. Firma, a bardziej przedsiębiorstwo, początkowo nosiło nazwę Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak i specjalizowało się w remontach samochodów pożarniczych. Produkcję samochodów rozpoczął wyprodukowany w 1993 roku średni samochód gaśniczy wodno-pionowy na podwoziu Star 244L, który posiadał także kabinę załogową własnej produkcji. Warto wspomnieć, że kabiny załogowe były dość trudno dostępne w tamtym okresie na polskim rynku pożarniczym. Firma zabudowywała także samochody takie jak Jelcz 315 czy Jelcz Hydromil, przy czym ten drugi był modyfikowany z pojazdów policyjnych na samochody pożarnicze. Zabudowywanie i modyfikowanie polskich pojazdów było przełomowym momentem w działalności przedsiębiorstwa, który wytyczył kierunek dalszego rozwoju, bowiem w 1998 roku Szczęśniak zaczął zastępować podwozia krajowe importowanymi oraz rozszerzył ofertę kabin załogowych dla pojazdów. Produkcja pojazdów została wówczas podzielona na trzy grupy: pojazdy pożarnicze, pojazdy dla wojska oraz inne pojazdy specjalne, takie jak laboratoria wody, pojazdy łączności czy samochody warsztatowe. Kolejne lata to okres dynamicznego, a zarazem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowano i opatentowano wiele innowacyjnych rozwiązań. Unowocześniono park maszynowy, a także rozwijano ofertę pojazdów, zwiększając tym samym produkcję i udział spółki w rynku. W 2013 roku przedsiębiorstwo zmieniło siedzibę, formę prawną, logotyp i nazwę na Szczęśniak Pojazdy Specjalne SPZO, pod którą obecnie jest ona rozpoznawalna. Nowoczesny zakład, który został oddany do użytku w 2013 roku, umożliwia wykonanie co najmniej 150 pojazdów rocznie dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Od początku swego istnienia firma dostarczyła swoim klientom już ponad 2000 pojazdów. Istotnym obszarem działalności przedsiębiorstwa są prace badawczo-rozwojowe, które mają na celu opracowanie, testowanie oraz wdrażanie nowych pomysłów w zakresie technologii i konstrukcji produkowanych pojazdów. Firma od lat współpracuje również z instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi, takimi jak m.in. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie czy Politechniki Warszawska, Śląska i Krakowska. Długoletnie doświadczenie w branży, wysoko wyspecjalizowana kadra oraz zastosowanie przez firmę nowoczesnych technologii pozwala oferować pojazdy na najwyższym światowym poziomie technicznym. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. otrzymane na takich wystawach jak Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa, Zabezpieczenia i Techniki Pożarowej Edura czy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. A teraz coś o samych samochodach. Nie mogę Wam jednak zapewnić, że zobaczycie je wszystkie w dzisiejszym filmie, na to jednak przyjdzie pora w osobnym materiale. Oferta produkowanych wozów obejmuje bowiem wszystkie typy samochodów pożarniczych, od lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych po specjalne samochody drogowe, a także samochody dla wojsk czy armatki policyjne. Dodatkowo firma produkuje także różnego rodzaju kontenery i przyczepy pożarnicze. Zabudowy wykonane są na podwoziach światowych producentów, takich jak Iveco, Scania, Volvo, Mercedes czy MAN, które są wykonywane z dbałością o szczegóły i zgodnie z wymaganiami zamawiającego klienta. Wiele, bo prawie 40% pojazdów specjalnych firmy Szczęśniak jest eksportowanych do siedzib wojsk, straży pożarnej czy policji zlokalizowanych w ponad 30 krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Samochody są produkowane dla służb m.in. do Azerbejdżanu, Kenii, Rwandy, Wielkiej Brytanii, Filipin czy Włoch. Listę wszystkich pozostałych krajów możecie zobaczyć na stronie producenta, do której link wklejam Wam w opisie filmu.
Firma na obecną chwilę zatrudnia ponad 130 wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, a motto firmy brzmi: pasja tworzy profesjonalizm, profesjonalizm zapewnia jakość. Pracownicy firmy Szczęśniak stale trzymają się tych słów, dzięki czemu posiadają nie tylko dobrej jakości sprzęt, ale także dobre relacje z odbiorcami. Przez te prawie 30 lat nie zmieniło się jednak jedno, mianowicie rodzinny charakter własności firmy z całkowicie polskim kapitałem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że spodobał Wam się film. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem oraz jakiegoś komentarza, w którym możecie wypowiedzieć się na temat firmy Szczęśniak. Wpadnijcie jeszcze na Instagrama i fanpage'a, do których linki macie standardowo w opisie filmu. A ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych filmach.